Przedstawiamy Wam linię produktów KME Nevo SkyJet. Kompleksowe rozwiązanie dla silników z tryskiem pośrednim do ośmiu cylindrów. Przedstawiamy nową linię produktów Jet w rodzinie Nevo Sky. Linia przeznaczona jest do nowoczesnych silników z tryskiem pośrednim. Jest następcą rodziny Nevo. Jeśli interesują Cię informacje, o których mówimy w Akademii KME, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, Abyś dostał informację o publikacji kolejnej części. W skład linii wchodzą. Sterownik Jet OBD Mini, współpracujący z modułem OBD, dedykowany do silników z liczbą cylindrów do 4. Sterownik Jet dedykowany do silników z liczbą cylindrów do 4. Sterownik Jet Basic, dedykowany do silników z liczbą cylindrów do 8. Sterownik Jet OBD, współpracujący z modułem OBD. Co ułatwia regulację systemu gazowego oraz sterownik Jet Expert. Najbardziej zaawansowany sterownik, posiadający dwa kanały emulacji z wbudowanym emulatorem poziomu paliwa, dedykowany do najbardziej wymagających samochodów. Linia Jet zbudowana jest na platformie Sky. Sterowniki oferowane są w wersji 4, 6 i 8 cylindrów. Wszystkie sterowniki z rodziny Nevo Sky obsługiwane są jednym oprogramowaniem. KME Nevo Sky, czyli na tym samym co Max czy Direct. Oprogramowanie wyposażone zostało w innowacyjny system ekspercki Sky, który wspomaga i sprawdza poprawność instalacji systemu gazowego. Informuje o błędach i co ważne sugeruje ich rozwiązanie. Jest to pierwsze i unikalne rozwiązanie tego typu na rynku. Z każdym wydaniem programu system ekspercki Sky ma poszerzoną bazę wiedzy, aby pomagać w kalibracji aut. Pamiętaj, ważne jest używanie najnowszej wersji oprogramowania. Linia strowników JET wpisuje się w tą samą prostą ideę automatycznej kalibracji w pięciu krokach co rodzina Nevo. Uruchomienie programu, wybranie automatycznego strojenia F6, wypełnienie danych o samochodzie i uruchomienie autosetapu na postoju, test drogowy celem weryfikacji ustawień przy obciążeniu zebranie map na benzynie i gazie oraz użycie funkcji Ustaw model w celu precyzyjnego ustawienia instalacji gazowej. Oprócz tego linia JET posiada wszystkie zaawansowane mechanizmy rodziny NevoSky, takie jak korekty liniowe, 4 trzywymiarowe mapy korekt trysku gazu i trzywymiarową mapę dodawania benzyny. Dzięki zwiększonej precyzji działania doskonale radzi sobie z silnikami z dotryskami benzyny. Linia JET posiada to samo niezawodne i dodatkowe uszczelniane złącze co sterowniki Direct i Max. Jest również dodatkowo zabezpieczona przez membranę hydrofobową, która reguluje ciśnienie i wilgotność wewnątrz sterownika, zapewniając optymalne warunki pracy. Sterowniki JET współpracują z analogowym czujnikiem ciśnienia gazu, zapewniając najwyższą precyzję pomiarów przy zachowaniu wysokiej odporności na zakłócenia. Aby obsłużyć silniki kierowane na rynek amerykański, Linia Jet posiada również sterowniki w wersji RL, które posiadają inną konstrukcję emulatora benzynowego. Sterowniki Jet Eco i Jet OBD Mini dedykowane są dla silników z liczbą cylindrów do czterech. To najmniejsze sterowniki przeznaczone do większości nowoczesnych aut z silnikiem pośrednim kompaktowa konstrukcja oparta o platformę Sky daje ogromne możliwości konfiguracyjne przy zachowaniu rozsądnych ram kosztowych. Sterowniki JET OBD i JET Expert obsługujące do 8 cylindrów, jak i JET OBD Mini obsługujący do 4 cylindrów, dzięki możliwości podłączenia do systemu diagnostyki komputera benzynowego, mogą wyświetlać parametry z OBD, m.in. korekty krótkoterminowe, długoterminowe oraz wypadkową tych korekt. Obsługują zaawansowane mechanizmy autoadaptacji osa oraz posiadają zaawansowane tryby kasowania błędów OBD. Korzystając z funkcji Master Slave można połączyć do trzech sterowników z linii Nevo Sky. Pozwala to na obsługę silników 10, 12 czy 16-cylindrowych. Obsługę nawet 8-cylindrowego systemu Dual z tryskiem pośrednim i bezpośrednim. Pamiętaj! Rodzina Nevosky jest od wielu lat dynamicznie rozwijaną technologią i w każdej nowej aktualizacji wprowadzamy nowe funkcje i udoskonalamy już istniejące, aby instalacje gazowe były jeszcze bardziej niezawodne i łatwiejsze w montażu oraz eksploatacji.